Idalis, która po pierwszej konkurencji prowadziła ostatecznie zawody z wynikiem 422,5 kg, ukończyła na drugim miejscu. To wielkie osiągnięcie był Chatowianki, która ten sezon, podobnie jak poprzedni, może zaliczyć do bardzo udanych. Idalis na swoim koncie w tym roku, oprócz tytułu wicemistrzyni świata wywalczonego właśnie w Calgary, ma również przywieziony z trzech tytuł wicemistrzyni Europy. Z ważniejszych osiągnięć tego sezonu można jeszcze dodać pierwsze miejsce w Pucharze Polski Juniorek do lat 18, drugie miejsce Seniorek i trzecie Miejsce w kategorii Open, o czym informowaliśmy wcześniej. W swojej kategorii IDA ma na koncie również rekordy kraju.